to zanim by to z Polski, że tak powiem, przeszło dalej do Nowej Zelandii, zanim by to było rozpatrzone, zanim by to wróciło, rozumiecie, to jest ogromna ilość czasu, a dzięki temu, że tam wyjechałem sobie na tej wizie turystycznej i tam na miejscu miałem szansę kompletować dokumenty i tą wizę przerabiać z turystycznej na pracowniczą, właściwie na partnerską, bo na pracowniczą wtedy jako sam z moimi możliwościami nie miałbym szans, biorąc pod uwagę jakby wymogi Nowej Zelandii. Nowa Zelandia prowadzi dość mocną selekcję, że tak powiem. Bardzo szanuję sobie, znaczy dzięki temu, że sobie właśnie szanują, to dzięki temu ich kraj jest właśnie piękny, otwarty, ale zarazem bezpieczny, przyjazny, zdrowy. I społeczeństwo jest zdrowe. I dzięki temu właśnie, że otrzymałem tą wizę partnerską, mogłem tam spędzić cały rok w sumie. No i Nowa Zelandia, no właśnie tam dumnym Polakiem dopiero zacząłem być tak naprawdę w Nowej Zelandii, kiedy to poznałem troszkę właśnie historii, bo wydarzyła się taka sytuacja, że po II wojnie w czasie, czy po II wojnie światowej, jakoś tak się wydarzyło, po II wojnie bodajże, tak się wydarzyło, że nie znam dokładnie historii, wiem, że tam 100 coś polskich dzieci trafiło do Nowej Zelandii z racji, że po wojnie zostaliśmy zaanektowani właściwie przez Rosję, tak? I sytuacja w Polsce nie była bezpieczna, a Nowa Zelandia była rozsądna, to postanowiła, że te dzieci zachowa, żeby rodzice, żeby ani te dzieci, ani ich rodzice nie mieli trudności. Nie odesłali tych dzieci do Polski, tylko je przyjęli do kraju, wychowali, a właśnie te dzieci później wyrosły na dorosłych, odpowiedzialnych dorosłych i pokazali się z jak najlepszej strony właśnie i dzięki temu w Nowej Zelandii Polaków się naprawdę szanuje, Polaków się lubi. Jak się powie, że jest się z Polski, to jest po prostu wow. I tam pierwszy raz miałem okazję tak naprawdę poczuć prawdziwą dumę narodową. A miejscem właśnie w porcie w Wellington, czyli w stolicy, właśnie jest tam taki, nie wiem jak to nazwać, pomnik, monument upamiętniający tą sytuację, gdzie jest właśnie zarówno po polsku, jak i po angielsku opisana ta historia o no coś niesamowitego, prawda, bo to są takie uczucia i takich wartości, co nie każdy tak naprawdę miał okazję przeżyć, tak? Nie każdy z was, a nawet założę, że większość z was raczej nie czuje się dumnymi Polakami, bo w momencie, kiedy inny Polak odnosi sukces, to zamiast cieszyć się z jego sukcesu, to my staramy się mu rzucić kłody pod nogi, bo jedyny sukces, jaki ma znaczenie, to nasz własny osobisty, a jeśli ktokolwiek inny odnosi sukces, to budzi się w nas zazdrość, lepiej rzucić mu kłody pod nogi, skoro mi się nie powodzi, to lepiej, żeby jemu się też nie powodziło, prawda? Lepiej, żeby się nie wywyższał, niech wraca na ziemię, prawda? Bo tak jest łatwiej, prawda? A jak samemu się już dojdzie do sukcesu, to wtedy się zapomina, jak to się mówi, że wół zapomniał, jak cielęcie był, tak? Czyli się zapomina o tym, co było, tylko nagle jest się bogatym, jest się celebrytą, czy tam jest się osobą sukcesu, prawda? I w tym momencie zamiast tym sukcesem się podzielić po prostu zwyczajnie i pokazać innym, że oni też mogą, no to nie, no lepiej jakby eksponować swoją osobę, a wszystkich innych przygasić i pokazać im, że są bez wartości i bez znaczenia, tak? Jako, że właśnie Nowa Zelandia dała mi bardzo, bardzo dużo do myślenia
I też tam zostałem niesamowicie ciepło przyjęty, bo jedyny urząd, z którym tam ewentualne cudzysłów trudności mogą wystąpić, to urząd imigracyjny przy otrzymaniu wizy. Co oczywiście jest dla mnie zrozumiałe z racji tej selekcji, którą prowadzą, bo dzięki temu ich społeczeństwo jest zdrowe i nie zostało skrzywdzone przez osoby, które napływały do tego kraju, prawda? Nie ma znaczenia skąd. Różne osoby tam zostały przyjmowane i różne osoby zostały przyjmowane i przez tą selekcję jakby właśnie to się wszystko nie zepsuło, tylko na spokojnie jakby te same wartości były przekazywane nawet przyjezdnym, więc nawet osoby z różnych właśnie, jako że w Nowej Zelandii jest dość duży miks kulturowy, że tak powiem, osoby z wielu krajów, a mimo to jednak to społeczeństwo jest jako jedność. I będąc w Nowej Zelandii właśnie miało Będąc i mieszkając, z czasem przejmuje się te same wartości i stajesz się Kiwi, stajesz się osobą lokalną, która tam po prostu jest, która przesiąknęła tymi samymi wartościami i zaczynasz zachowywać się w ten sam sposób, czyli podchodzisz do innych z większą życzliwością, z większym szacunkiem, bo jesteś bardziej otwarty. No, to się nazywa karma, tak? To, co otrzymujesz. Czy to, co dajesz, to do ciebie wraca. Jako że Nowa Zelandia daje bardzo dużo, to bardzo dużo do Nowej Zelandii wraca, tak? Z racji, że Polska daje niewiele, albo daje dużo kłótni, sieje kłótnie, tak? To te kłótnie później wracają. Kolejne burze, kolejne oszustwa, skandale, przekręty. Sprawy są zamiatane pod dywan. Media manipulują, zamiast mówić o ważnych sprawach, mówią o czymś innym, odwracają kota ogonem. Ważniejsze jest to, że ktoś tam, jakiś pijaczek się z kimś pobił, albo coś, ktoś tam gdzieś tam pierdnął, albo ktoś coś zrobił. I dlaczego ja i trudne sprawy, i to jest ważniejsze niż tak naprawdę istotne rzeczy, o których powinniśmy tak naprawdę rozmawiać jako społeczeństwo, jako obywatele, tak? Jako, że każdy z Was tak naprawdę, tak samo jak ja, mógł coś zrobić, a nie zrobił, no nie powiem, że nic, tak? Każdy z Was coś zrobił, ale zrobił, jak widać, niewiele, skoro do tej pory jakby nie mamy nawet partii politycznej, na którą warto byłoby głosować, bo nie ma żadnej rozsądnej opcji. Nie ma nikogo, kto by mógł cokolwiek zmienić. I pewnie, no mam nadzieję, że właśnie jakby edukuję, że tak powiem, podjąłem się tej walki edukacji całego świata i moich rodaków właśnie dlatego, żeby taka jakaś bardziej rozsądna alternatywa w końcu się z czasem pojawiła, tak? Bo jakby głównym celem w tym momencie, dlaczego występuję od początku roku i buduję sobie imię, w oparciu o moje doświadczenie nie muszę się realizować politycznie, nie jest mi to niezbędne do szczęścia, bo ja postanowiłem spełnić wszystkie swoje marzenia za jednym razem, więc mogę zarówno jakby iść w tym kierunku, mogę przede wszystkim właśnie ja jestem graczem. Jakby to jest jakby dla mnie najważniejsze, znaczy najważniejsze, nie tak, że jestem uzależniony, tak, ale to właśnie gry dały mi w życiu największe możliwości. I kiedy wy właśnie podążaliście, kiedy wy pracowaliście, dorabialiście się i robiliście to po swojemu, jakby widząc możliwości gier i wygrywania i satysfakcji, jaką mi to sprawiało, że w bardzo krótkim czasie można odwrócić bieg wydarzeń i pomimo, że się nie ma nic, jak się zagra odpowiednie karty, albo inaczej wam powiem, no po prostu jak gracz wam wyjaśnię, tak?
Dostajecie rozdanie, tak, otrzymujesz sobie te 5 kart, gramy w pokera, prawda? No i otrzymuję te swoje 5 kart. I nie ma nawet znaczenia, jakie te karty mają wartości. Bo gracz po prostu, profesjonalny gracz, niezależnie od tego, jakie ma karty, to nie karty mają znaczenie. Gracz. Nie karty, tylko gracz. Niezależnie co tu by nie wypadło, to i tak od ciebie zależy, czy ty podbijesz, zalicytujesz, czy będziesz blefował, czy będziesz mówił prawdę. To ty sterujesz przebiegiem rozgrywki jako gracz. Jako, że mi udało się zdobyć odpowiednie karty i mam pewność tego, co robię, czyli wyszedłem do was od razu, postanowiłem sobie zagwarantować wygraną na starcie, dlatego wyłożyłem od razu takiego pokera królewskiego, prawda? Bo od tego momentu wiem, że cokolwiek wy nie będziecie mieć, to ja od samego początku wyłożyłem pokera, więc wygrałem, prawda? Chwilę później doszedł mi kolejny as, który był mi na rękę. I kolejne karty sobie dokładam, tak? Jako, że wy myślicie, że ja blefuję, to się ze mnie śmiejecie. Co mi nie robi różnicy jako graczowi, bo ten się śmieje, kto się śmieje ostatni, a ostatni będziemy się śmiać wszyscy razem, zgodnie z moją strategią, bo tylko w ten sposób, bo to jedyne sensowne rozwiązanie, jakie znalazłem, żeby zatrzeć te granice, tak? Bo z jednej strony, jakby pokazałem się wam z wyższej pozycji, postawiłem was w dużo niższej pozycji, ale było mi to potrzebne, żeby odzyskać swoją wartość, tak? Żeby odzyskać siebie, żeby zaufać samemu sobie, bo tylko osoba, która sobie ufa, tylko osoba, która się kocha i która się szanuje i wierzy w swoje możliwości, może coś zmienić, bo gdybym ja był słaby i nieprzygotowany, to pierwszą falą hejtu, którą mi zgotowaliście, pierwszym śmiechem, ja bym od razu poległ na starcie, zszedł ze sceny pokonany, zgodnie z tym, czego wy oczekiwaliście. No ale że ja jestem przygotowany na długą rozgrywkę i że prowadzę długą kampanię, bo zaplanowałem rozwój fundacji na lat 50 do przodu. Biorąc pod uwagę wszystkie prognozy, wszystkie informacje, które miałem dostępne w tamtym momencie, więc sami możecie ocenić. Mając 27 lat, układasz plan na 50 lat do przodu. I mówisz, że ten plan jest skończony, a wszyscy się śmieją. Czyli ja ten plan mógłbym skończyć w wieku 77 lat, tak? 27 plus 50, 77. Jakbym miał tylko ten jeden plan. A przez to, że ja szanuję swój czas, bo od kiedy wiem, co mam robić, od kiedy zrozumiałem, że jestem ekspertem, a mój czas stał się tak naprawdę cenny, bo mogę w tym samym czasie zarabiać bardzo duże pieniążki, albo mogę dzielić się z wami wiedzą, czy też swoimi przeżyciami i dzięki temu mogę zyskać więcej, bo przyszłość zarówno moją, bo przyszłość mojej córki, bo przyszłość naszego narodu jako Polski, bo przede wszystkim podjąłem się trudnej misji zjednoczenia całej planety. A jako strateg sam nie mogłem w to uwierzyć, że to takie proste, bo znajdując te odpowiednie atrybuty, czyli tą moją fundację, które wybrałem, która nie musi się opierać na prawie i sprawiedliwości, a jedynie na pozytywnych wartościach, czyli miłości do dzieci i bezpieczeństwie planety, bo to są te dwie rzeczy: miłość, bezpieczeństwo i wiedza. Trzy rzeczy, tak? Na tym się opiera moja osoba, tak? Miłość, bezpieczeństwo, wiedza, doświadczenie.
I na tych wartościach ja już do końca życia tak naprawdę będę tych wartości będę się trzymał. Przez to, że jakby odrzuciłem pieniążki ze swojej kampanii. Pieniążki nie są mi potrzebne, bo cokolwiek wy nie zrobicie, ja te pieniążki i tak sobie sam zarobię, bo ja za swoje pieniążki i tak sfinansuję moją fundację, bo ja za swoje pieniążki i tak sfinansuję edukację waszą, bo i tak udam się do szkół. Szczególnie teraz tutaj mam tym większą motywację, że już miałem okazję odwiedzić szczególnie technikum, w którym się uczyłem, Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu, technikum numer 8. Oczywiście tu pozdrawiam mojego dyrektora byłego, który się nie zmienił, dalej jest ten sam, dalej prowadzi tą szkołę i dalej te same wartości, które ja otrzymałem w tej szkole, czyli jednak tą jakąś powagę instytucji, pomimo że to było technikum, to jednak taka atmosfera była jak uczelnia wyższa, że tak powiem. Gdzie jednak to nie było, wiecie, gimnazjum czy podstawówka, gdzie nie szanuje się nauczycieli, bo tak został stworzony system. Zresztą właśnie, jeśli chodzi o szacunek, to też jest takie istotne, bo każdy z was, każdy oczekuje szacunku i do tej pory w życiu większość osób, które spotkałem, to oczekiwały szacunku, a oczekiwały właśnie, oczekiwały szacunku. Szacunku nie można oczekiwać, tylko na szacunek trzeba sobie zasłużyć. I nie wystarczy być ojcem i mieć dziecko, żeby dziecko cię szanowało, bo to nie w tym rzecz. Bo jeśli ty masz dziecko i przychodzisz do domu po pracy i nie robisz nic dla tego dziecka, a oczekujesz szacunku, no jesteś słabym ojcem, tak? Bo oczekujesz coś, czego sam nie okazujesz, tak? To jest to właśnie. Chcielibyście, jakby jako społeczeństwo, chcielibyście, żebym ja was szanował, a ja wam właśnie mówię, że na szacunek trzeba sobie zasłużyć. Jako że chodzę już 27 lat po tym świecie i miałem okazję wiele zaobserwować, a ostatnie wydarzenia tylko utwierdziły mnie w moich przekonaniach, że to, co robię, jest słuszne. Na chwilę obecną na ten szacunek nie zasługujecie, tak? Bo dopiero pojedynczo poszczególne osoby powoli zdobywają mój szacunek wraz z upływem czasu, gdy pojawiają się te rozmowy, tak? Znaczy, powiem tak, wiele osób szanuję w swoim życiu, ale w porównaniu jako procentowo do całego społeczeństwa, to tak niewielu, tak? A biorąc pod uwagę to, co się ostatnio wydarzyło, no to wiele osób, którym ufałem, wiele osób, które szanowałem, wiele osób, na które liczyłem, no i tak zachowały się po swojemu, tak? I przez to ja straciłem całkowicie szacunek do was, a wy do mnie. Z racji, że ja jestem osobą szczęśliwą i szanuję sam siebie, to z racji tego, że ja szanuję sam siebie, powstał ten materiał pierwszy. Materiał został umieszczony w internecie, bo internet nie zapomina, dzięki czemu ja odzyskałem bezpieczeństwo, odzyskałem szacunek do własnej osoby i do tego uzyskałem pewność, że moje kolejne działania będą po prostu skazane na sukces, cokolwiek się nie wydarzy. W kolejnych oczywiście materiałach, kolejne materiały, które będą się pojawiać, będą przybierały pewnie różną formę, jako że cały czas pracuję sam jeszcze, już niedługo, bo już w poniedziałek będę miał okazję odpalić działalność gospodarczą, a jak będę miał okazję odpalić działalność gospodarczą, to tak samo będzie mi łatwiej inwestować pieniążki, bo
bo jak sobie wezwę, zamówię kamerzystę, wejdę z kimś w współpracę, będę mógł się rozliczać normalnie pieniążkami, dam umowę, zlecenie, to dla mnie jakby przygotowanie kolejnych materiałów i kolejnych filmów, gdzie będę mógł to zrobić profesjonalnie, a nie amatorsko, będzie moją inwestycją. Inwestycją w moją przyszłość, w waszą przyszłość, w przyszłość mojej córki, ale każdą inwestycję będę mógł rozliczać i z racji prowadzenia działalności gospodarczej, każda inwestycja będzie kosztem, który muszę ponieść, aby uzyskać przychód, więc będę mógł się z tego rozliczać i będzie mi łatwiej to robić, podejmować kolejne kroki. A jako, że w ubiegłym roku po tym, jak zostałem oszukany przez pojedyncze osoby, pojedynczą firmę i tak dalej, już postanowiłem w ubiegłym roku, pod koniec roku, postanowiłem, że już nigdy w życiu nie zwiążę się z jedną firmą i nawet prowadząc działalność gospodarczą, będę podejmował współpracę przynajmniej z kilkoma firmami. Bo nawet jeśli jedna się zmieni i zmieni zasady, to ja po prostu tą jedną firmę wyrzucę, tą cegiełkę, a wymienię ją na inną. Ale dzięki temu, że będę miał tych możliwości zawsze parę. I dla mnie parę to jest minimum właśnie pięć, takie jedno rozdanie. To dlatego mam gwarancję, że choćbym się nie sprawdził, jakby. Choćby mi biznes nie wyszedł, to wyjdą mi inne rzeczy, tak? Choćby mi nie wyszło granie, to wyjdą mi inne rzeczy. Choćby mi nie wyszła edukacja i dzielenie się wiedzą, wyjdą inne rzeczy, tak? Zawsze mogę wrócić do sprzedaży. Mogę zawsze zająć się marketingiem. Czy też nowymi technologiami, czy też mogę tu pracować gdzieś na miejscu, w jakiejś pracy, czy też wyjechać za granicę, bo znam angielski, czyli nie do jednego kraju, a już co najmniej do kilku, w których mógłbym się swobodnie poruszać, czy też mam teraz czas, żeby kolejne, widzicie, do końca życia. Do końca życia będę sobie po prostu dokładał kolejne karty. Każdy mój kolejny film to jest moja kolejna karta. Każda kolejna inicjatywa, której podejmuję, każda kolejna gazeta, którą kupię i przeczytam, książka, którą przeczytam, osoba, którą spotkam, z którą porozmawiam. Rozumiecie? Życie, szanse. Możliwości. A rozumiecie, ażebyście mogli zrozumieć, co robi gracz? Gracz, profesjonalny gracz, widzi możliwości. Profesjonalny gracz zna całą talię. Profesjonalny gracz zna pewne schematy, pewne standardy, które się powtarzają, które występują za każdym razem. Są pewne okoliczności, które się cały czas powtarzają. I z racji, że ja w życiu jakby miliony różnych scenariuszy miałem okazję podejmować, zarówno na ziemi, jak i w wirtualnym środowisku. To dlatego postanowiłem wybrać sobie te możliwości, zebrać odpowiednie karty z całej talii, prawda? I dzięki czemu po wybraniu tych odpowiednich możliwości brakuje mi tej jednej karty, nie, o mam. O. Jak już zebrałem te wszystkie możliwości i stwierdziłem, że mam
to, co w życiu zawsze potrzebowałem, to, co chciałem. I pomimo, że jestem biedny, byłem biedny, bo już nie jestem, samotny, opuszczony, to dostałem od życia takie rozdanie. Coś, co zbierałem przez całe życie, coś, czego szukałem przez całe życie. Na początku 2017 zobaczyłem, że mogę to wziąć. I wy mnie nie lubicie, wy się ze mnie śmiejecie, tylko dlatego, że ja zdecydowałem się, widząc te możliwości, dzięki mojej wiedzy i doświadczeniu, postanowiłem je zabrać na rękę i zabezpieczyć. I to jest ten mój pierwszy film, że go zostawiłem tam, a zarazem, że on nie zniknie i zawsze do niego będą wracać. A ja mogę wam do końca życia udowodnić, że poker królewski jest najlepszym rozwiązaniem, że wygrywanie jest proste, łatwe, że dzięki temu, że tych możliwości i szans w życiu otrzymujemy więcej, dzięki temu mamy dużo, 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 dużo więcej możemy zyskać w krótszym czasie, tak? No bo tu chodzi właśnie o efektywność, o dynamikę. Zresztą tym się kierują eksperci, prawda? Żeby to tak wyglądało. Właściwie ostatnio jeszcze znalazłem też odnośnie nauki i paranauki, że tutaj też się zarzuca niektórym osobom, tak jak właśnie Zuckerbergowi, który niby Facebookiem zniszczył tam wolne media, że tak powiem, bo na Facebooku nie ma znaczenia, co jest prawdą, a co jest fałszem. Bo jedyne, co ma znaczenie, to ilość lajków, a że zdecydowana większość społeczeństwa jest mało inteligentna, a osób inteligentnych, tych bardziej inteligentnych, jest jakiś odsetek tego społeczeństwa, to przez to internet pielęgnuje, pogłębia, pielęgnuje te same standardy, czyli śmieszny filmik ma 5 milionów wyświetleń, jedno zdjęcie ma 10 milionów wyświetleń, bo jest śmieszne, bo jest szybkie, proste, łatwe, śmieszne. Dziękuję, tak, pośmiejemy się i dziękuję. No i dlatego, korzystając z tej wiedzy, też wiedziałem, że nie mam co się obawiać, jak wystąpię, bo nawet jak wy zaczniecie się śmiać, to zgodnie z moimi planami, ma być głośno, ma być szum. Mój przekaz ma docierać coraz dalej, choćby był hejtowany i wyśmiewany i powielany w ten sposób, to i tak kiedyś dojdziecie do poziomu wizytówki i kiedyś zrozumiecie, dlaczego wybrałem takie narzędzia i zdecydowałem się na taką kampanię, a nie na inną i dlaczego moja kampania przyniesie mi sukces, bo z czasem te kolejne karty będą się wyjaśniały, kolejne klocki będą się dokładały. I też z czasem te zaufanie będę miał okazję zdobyć. Nie muszę go zdobywać przez swoje wypowiedzi, bo to jest tylko uzupełnienie moich działań na ziemi, bo nie robię tego po to, żeby. Bo słowami do was nigdy nie dotrę. Samymi słowami, bo jakbym wypowiadał, jakbym miał tylko same słowa i tylko wiedzę. Czy wiedzę, tylko właśnie słowa, tylko puste słowa, tak? Bo to by były puste słowa, nic nie znaczące, gdybym tylko słowami się z wami porozumiewał, to do końca życia byłbym wariatem właściwie, tak? A przez to, że właściwie ja jedynie was informuję o swoich działaniach, czyli pokazuję wam plan jako generał na starcie, działamy z tym, ja robię to. Chcecie, możecie się przyłączyć do tego projektu. Nie chcecie, nie musicie, możecie się z niego pośmiać. Ja wiem, że ten projekt jest dobry, ja wiem, że ten projekt będę realizował i kontynuował. A wy z czasem możecie zrozumieć mnie, moją osobę, mój projekt, możecie się do niego przyłączyć, albo nie musicie robić nic. Ja i tak na ziemi mój projekt będę realizował i kontynuował, bo na podstawie bohaterów, których poznałem, wartości, które miałem okazję
poznać, zrozumieć, doświadczyć, cenić. Jakby wiem, że się już nie pogubię, tak? Jakby, tak wiem, wam przeszedłem dość dużą zmianę, wam się wydawało, że mnie znaliście, znaliście jakieś ziarko mojej osoby tak naprawdę w porównaniu do całości. Szczególnie najwięcej do opowiedzenia miały osoby właśnie zarówno z Plusa, jak i z Cyfrowego Polsatu, z którymi powiedzmy miałem okazję w ostatnim czasie, cudzysłów, spędzić więcej czasu. Tylko nie zapominajmy, że w pracy każdy z nas siedział na sławkach i większość czasu rozmawiał z klientami, a nie ze sobą, bo nawet jak rozmawiał ze sobą, rozmowy były płytkie, krótkie i niedokończone, przerywane. Dzień dobry, nazywam się Sylwester Kula. Dokładnie. W dowolnym momencie zawsze mogło wpaść połączenie, więc jakby to nie są kontakty towarzyskie, tak? To jest zalążek tego, początek jakiś, a że jakoś tak wspaniale wyszło, że nie mieliśmy okazji spotkać się prywatnie, nie mieliśmy okazji prywatnie porozmawiać, a wy uważacie, że uznaliście, że mnie znacie i mieliście najwięcej do powiedzenia, no to tych nieporozumień tak naprawdę zrodziło się sporo z czasem. Zresztą biorąc pod uwagę, że wcześniej byłem jeszcze dużym dzieckiem, to nie potrafiłem się sprzedać, tak? To przez to, że się złościłem i denerwowałem na pewne sprawy, na które nie miałem wpływu, zamiast pójść normalnie na spokojnie, porozmawiać ze swoimi przełożonymi, wyjaśnić, zaproponować rozwiązanie, czy też zignorować ich totalnie i pójść wyżej, to nie miałem siły przybicia, nie wiedziałem, jak to zrobić, a jedynie jakby odbijałem się od tego, co jest, ale w głównej mierze gdzieś tam to jest moją zasługą, nie społeczeństwa, prawda, że się nie mogłem przebić, tak? Jako, że ja w swoim życiu prawie wszystko osiągnąłem sam. No prawie. Prawie, no bo gdybym od życia nie otrzymał miłości, to dzisiaj byłbym kłębkiem nienawiści. Gdyby nie to, że pokochałem moje dziecko, że właśnie 20 ponad lat nienawiści, które się we mnie kłębiło i ta nienawiść mnie napędzała, była moją motywacją do działania, nienawiść do świata i do tego, żeby to zmienić, to dopiero w momencie, kiedy właśnie odnalazłem sam siebie, odnalazłem te swoje wartości i odnalazłem tą miłość w sobie, dzięki właśnie Marcie, dzięki Sylwii, dzięki tej miłości, którą otrzymałem od nich, dziś jestem tym, kim jestem i taką osobą już do końca życia pozostanę i dlatego mam jakby tą pewność i gwarancję, że to, co robię, ze względu na to, że robię to ze względu na córkę, że wszystkie czynniki, które wziąłem pod uwagę, są sumą doświadczeń mojego życia, że odrzuciłem, że tak powiem, na starcie odrzuciłem możliwości ingerencji w moje plany przez osoby z zewnątrz, to nie muszę się obawiać o cokolwiek, tak? Nawet śmierci się nie muszę obawiać, bo cokolwiek się nie wydarzy, mój pierwszy film jest tak naprawdę pierwszym i ostatnim, którego potrzebowałem, żeby wygrać, żeby córka była bezpieczna, bo każdy z Was taką fundację może założyć, a ktokolwiek z Was tej fundacji nie założył, nie, ktokolwiek z Was taką, tą moją fundację by nie założył, to ta fundacja ma tylko jasny i konkretny cel, bo moja fundacja to ja i walczy właśnie o bezpieczeństwo zarówno dzieci, jak i planety, edukację, informację, rozwój, nowe technologie, ekologię. To jest ta przestrzeń bezpieczna do życia dla wszystkich. Symetria space, czyli i ta przestrzeń bezpieczna dla wszystkich. Fundacja powstała po to, żeby was po prostu przeprowadzić przez ten proces, czyli przejścia z tego chorego społeczeństwa, którym jesteście teraz w moich oczach, na to społeczeństwo już nowoczesne, społeczeństwo przyszłości, gdzie technologie rozwiązują nasze problemy, gdzie wirtualne środowisko jest miejscem, w którym możemy się spotykać, rozmawiać, w którym możemy się zabijać, realizować swoje pasje, marzenia, ambicje, czy też no, co byśmy nie chcieli, tak, z racji, że jest to środowisko o nieograniczonych możliwościach,
to każdy z nas tam może się czuć jak Bóg i dzięki temu, że tam będziemy się rozwijać, że tam będziemy się szkolić, że tam będziemy wspólnie działać, to tylko dzięki temu na świecie może zapanować kiedyś pokój i bezpieczeństwo, prawda? Że to jest jedyna rozsądna alternatywa. A moja fundacja, tak mówię, powstała po to, żeby przeprowadzić Was przez ten proces i ma jasne i proste cele, także nikt z Was nie ma możliwości zinterpretowania jej zadań, bo mojej fundacji nie należy interpretować, tylko czytać zgodnie z jej treścią, a treść jest prosta, żeby każdy z Was mógł zrozumieć, bo tylko jak coś jest proste i łatwe, to tylko wtedy można to wykonać szybko i efektywnie. Czyli moja fundacja, przypominam, łączy zwykłych ludzi, biznes, nowe technologie i ekologię, szerzy miłość do świata i zmienia go na lepsze. Edukujemy, informujemy i rozwijamy, wspieramy inicjatywy w oparciu o nowe technologie, ekologiczne rozwiązania i przez swoje działania nie mam zamiaru gonić świata, a wręcz przeciwnie, ja ten świat troszeczkę wyprzedziłem, przez co oczywiście będę podejmował szereg różnych inicjatyw przez najbliższy rok, jak i najbliższe lata, w celu właśnie do zmiany naszego społeczeństwa na lepsze, tak? Bo tylko dzięki temu, że my jakby się w końcu obudzimy przede wszystkim z tego letargu, przestaniemy być ogłupiani, zaczniemy myśleć, rozmawiać ze sobą i rozważać różne możliwości, zamiast pogłębiać te problemy, które mamy i to tylko wtedy coś się zmieni na lepsze, tak? No bo tak mówię, no ani nie było, ani nie ma teraz w tym momencie żadnej rozsądnej partii, która by miała cokolwiek mądrego do powiedzenia, bo cała scena polityczna jest tak naprawdę już zajęta przez osoby, które już próbowały, które już nie mają szacunku, które tego szacunku już do końca życia nie odzyskają i jakby nie dają mi żadnej przyszłości, tak? Z racji, że jestem dumnym Polakiem, a zarazem ekspertem, w mojej opinii światowej, klasy ekspertem, wiem, że mogę w dowolnym momencie z tego kraju sobie wyjechać, pojechać do innego, w którym będę mógł sobie zarabiać lepsze pieniążki. Tylko z racji, że ja kocham ten kraj, a nie mam zamiaru z niego uciekać, postanowiłem podjąć z wami walkę i właśnie te kolejne materiały, które powstają, to jest to moje wyzwanie zarówno do świata, jak i do Polski, gdzie nakłaniam was cały czas do tego samego, czyli do tego, żebyście się troszkę zaczęli zastanawiać zarówno nad sobą, jak i najbliższym otoczeniem, żebyście zaczęli ze sobą rozmawiać i myśleć zarówno nie tylko o sobie i o tym, co zrobicie jutro, co we wtorek włożycie do garka, czy za co zapłacicie kolejną ratę, ale oprócz tego, żebyście czasem jednak poświęcili odrobinkę czasu i zastanowili się, co jest dobre przede wszystkim dla naszych dzieci, wnuków, dla naszej przyszłości, bo to nasze dzieci i nasze wnuki są gwarantem bezpieczeństwa, bo ziemi nie otrzymaliśmy w spadku po naszych przodkach, a pożyczyliśmy od naszych dzieci, więc jeśli chcemy, żeby te nasze dzieci miały szansę rozwoju, żeby nasza planeta była bezpieczna, to pomóżmy im i zostawmy im odpowiednie warunki do dalszego bezpiecznego rozwoju. Obudźmy się i pokażmy w końcu przykład, pokażmy jak to zrobić lepiej. Nie mówmy jak stać, tylko pokażmy jak iść. I przez to, że ja dzisiaj wiem, co mam robić, to postanowiłem z wami się właśnie zarówno dzielić wiedzą, ale nie tylko przez słowa, ale zarówno przez moje działania na ziemi. Właśnie mam zamiar wam pokazać, jak można dynamicznie się rozwijać i dzięki temu wiem, że w dość krótkim czasie właśnie te moje działania będą się potęgować.
przez dynamikę potencjałów, czyli wszystkie moje materiały będą się zderzały przez wszystkie moje wydarzenia na Ziemi. Plus z każdym kolejnym dniem będę się zderzał o kolejne osoby, które będą te same wartości jednak razem ze mną broniły, o te same wartości walczyły i cokolwiek się nie wydarzy do końca życia, ja mam szansę przekonywać Was, kolejne osoby mają okazję przekonywać kolejne osoby, dopóki cała talia nie zapełni się miłością, rozsądkiem, mądrością, odpowiednimi wartościami do tego czasu, jakby moja misja nie zostanie ukończona, tak? A że moja misja akurat jest duża i Was wszystkich przerosła, a dla mnie wydaje, z mojego punktu widzenia, wydaje się prosta, z racji, że takich kampanii przeprowadziłem tysiące z sukcesem w wirtualnej rzeczywistości, gdzie mogłem szlifować swoje umiejętności, co dla Was było zabawą. Dla mnie dziś dalej jest zabawą, bo to jest po prostu proste. I tym prostym przekazem życzę Wam przede wszystkim wielu uśmiechów w tym roku, wielu sukcesów, wielu refleksji. Życzę Wam przede wszystkim rozwoju, spokoju, bezpieczeństwa, miłości. I proszę Was, Polaków, żebyście się obudzili, bo to jest nam potrzebne. Zdejmijcie ograniczenia, które zostały nam nałożone przez naszych przodków. Zrzućcie kajdany, w których się znajdujecie. Otwórzcie oczy i zacznijcie patrzeć. Obudźcie się z tego Matrixa, w którym żyjecie, bo jesteście cały czas ogłupiani, bo nie robicie nic i dajecie sobą kierować, manipulować, sterować, a przez to, że większość z Was nie ma zielonego pojęcia, czym jest manipulacja, bo nie jest graczem i nigdy nie mieli okazji manipulować i naginać pewnych spraw do swoich potrzeb, to przez to, że nie widzicie mechanizmów, że nie widzicie, jakie techniki zostały użyte, przez to, że nie macie wiedzy, po prostu przyjmujecie informacje takie, jakie są. A przez to, że tylko przyjmujecie i nie widzicie tego, że jesteście oszukiwani, a ktoś dosłownie w żywe oczy Was robi w bambuko, rozumiecie? Jakby nie jesteście w stanie tego zauważyć, dlatego żyjecie w tym swoim letargu, a dopiero zdobywając umiejętności, zdobywając wiedzę, zdobywając właśnie świadomość, jesteście w stanie zobaczyć więcej, dzięki temu, że zobaczycie więcej, zrozumiecie więcej, a dzięki temu, że więcej zrozumiecie, będziecie w stanie więcej zdziałać. To jest takie proste, bo wiedza to władza, po prostu. I chciałbym, żeby każdy z Was po prostu miał proste, szczęśliwe, spokojne, godne życie. Chciałbym, żeby każdy z Was kiedyś doszedł do mojego poziomu, bo jest to zarówno moje bezpieczeństwo, jak i dzięki temu moja rozrywka stanie się ciekawsza, bo będę miał okazję z większą ilością profesjonalistów sobie pograć, a przez to, że grywalizacja i gaming tak naprawdę zaczyna teraz dopiero zacznie rozkwitać i przeżywać te złote czasy i teraz największe pieniążki na to pójdą, bo nowe technologie oprócz tych zastosowań tak naprawdę w każdej dziedzinie, i w medycynie, i w szkolnictwie, i w komercyjnie, i w sprzedaży będą te nowe technologie wykorzystywane i popularyzowane, to przede wszystkim gamerzy są pierwszymi odbiorcami tej technologii i to my, gracze, tak naprawdę tej technologii chcemy, bo my ją znamy, bo my znamy jej możliwości i dzięki temu do tej pory gracze byli, pomimo że byli wyśmiewani, że uważaliście ich za mało istotnych i mało który gracz potrafił się przebić,
to w tym momencie wszelkiego rodzaju e-sporty staną się dużo bardziej popularne, bo zamiast siedzieć sobie przy komputerze i sobie klikać, i gamer był do tej pory nerdem, nikim, tak, no life'em, to w tym momencie gamer będzie mógł sobie założyć headsetik na głowę, za niedługo bezprzewodowy, będzie to wygodne, w przeciągu 2 lat już będzie konkretnie wygodne, zajebiste, spokojnie do użytku konkretnego i dzięki temu profesjonalny gamer będzie wysportowany, będzie mógł jeździć, nie wychodząc z domu, jeździć na różne turnieje, zdobywać sławę, pieniążki, umiejętności, możliwości, wszystko, cokolwiek by nie chciał, bo zamiast być ograniczony do miejsca, w którym przebywa, będzie mógł być na całym świecie. Dlatego to jest ogromna szansa dla Polski, bo dzięki temu. Dzięki temu, że my już dzisiaj zareagujemy, że już dzisiaj jakby będziemy o tym rozmawiać, że już dzisiaj zwrócimy na to uwagę i im szybciej wy jakby to zrozumiecie, im szybciej pojmiecie jakby możliwości właśnie tego środowiska, czyli wirtualnej, rozszerzonej rzeczywistości, to dzięki temu szybciej się otworzymy na świat. A dzięki temu, że szybciej się otworzymy na świat, dzięki temu, że właśnie te technologie będziemy u nas rozwijać, to świat zacznie do nas przychodzić, a my dzięki temu będziemy mieli otwarte okno na świat, czyli każdy z nas, nawet jak będzie na wsi, bo lubi wiejskie życie z dala od miasta, to w dowolnym momencie do tego miasta będzie mógł się przenieść. I nie tylko do najbliższego, ale do dowolnego na świecie i będzie mógł zarabiać ile chce, kiedy chce, jak chce, bo to takie proste. Dlatego oczywiście, jeśli nie wiecie, jak to zrobić, jeśli nie macie pomysłu, wystarczy, że będziecie patrzeć mi na rączki, obserwować, a ja będę starał się Wam na bieżąco wyjaśniać kolejne sprawy i kolejne tematy poruszać, czy też kolejne inicjatywy podejmować zgodnie z własnymi wartościami, a że moje wartości macie w wizytówce i zawsze możecie sobie do niej wrócić.